Andrzej Gołota jest moim rówieśnikiem. W związku z tym ciężko mi oceniać, tak szczerze mówiąc, dlatego że nie wiem, w jakiej jest formie. Myślę, że nie chciałbym być pamiętany z ostatnich walk z Tomkiem Adamkiem czy z Rayem Austinem. I to może być główną motywacją do powrotu na ring. Nie sądzę też, żeby patrzył na boks jako na karierę, raczej na zabawę i zajęcie czasu. I walka MMA z Saleta Gołata nigdy się nie zdarzy. I to z racji... Z mojej strony nie byłoby decyzji na tak i na 100% jestem pewien, że nie byłoby również decyzji na tak ze strony Gołoty. Dwukrotnie mieliśmy walczyć w boksie i dwukrotnie walka była odwoływana 2 tygodnie przed terminem pojedynku z różnych względów. I gdyby padła propozycja zorganizowania walki po raz trzeci, jakby w formie pożegnania i dla niego, i dla mnie, to zapewne bym się zgodził.